Siemanko, cześć i czołem. Ja jestem Mr. Rafael22 i dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić server list, czyli przeglądarkę serwerów w grze Call of Duty Modern Warfare 2. A więc po pierwsze pobieramy sobie dwa pliki. Linki są na Mediafire, także podam je w opisie. I tu jest jeden plik, a tu jest drugi plik. Jeden plik, jeżeli pobierzemy, to już będzie plik, nie trzeba będzie go wypakowywać, a drugi jest zapakowany w WinRarze, także będziecie musieli go sobie wypakować. I te dwa pliki sobie wrzucamy do głównego folderu z grą, tam gdzie mamy grę zainstalowaną i podmieniamy, jeżeli trzeba. Ale radzę Wam nie podmieniać, bo myślę, że nie będzie to konieczne, a jeżeli będzie, no to sobie podmieńcie. A więc przejdźmy sobie do filmiku z grą. Ok, jak widzicie, jesteśmy w grze. Teraz przechodzimy sobie do przeglądarki serwerów. I jak widzicie, dajemy sobie odśwież. I jak widzicie, przeglądarka nam chodzi. Nie wywala ani nie crashuje. Możemy sobie tutaj dołączyć, odświeżać dowolnie, po prostu robić co chcemy. I wszystko nam działa. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.